Cześć, witam Was w fajniejszym gnieździe, a dzisiaj film o prawdziwych gigantach. Zapraszam do oglądania. A więc w dzisiejszym odcinku mam jedno terrarium i drugie terrarium. W jednym już siedzi od jakiegoś czasu prawdziwy gigant. A tutaj dopiero trafi. Zapraszam. Zaraz przełożymy jednego z nich. Także będzie na pewno ciekawie. I zrobimy opisik tego gatunku, żebyście wiedzieli, co to jest i z czym to się je. A więc dzisiaj mamy tu samiczkę z gatunku Pampopteus petersi. Jak możecie wiedzieć z niedawna, że mam ich trochę i wrzucimy tą oto samiczkę tutaj. Jak widać jej kolorystykę tutaj. Wrzucimy ją sobie. Wrzucimy sobie tą samiczkę do tego oto terrarium. Także zabierzmy się za to. Bo już chce się czesać z tego, co widzę. A ja nie mam ochoty na takie zabawy. Samiczka już jest w terrarium. Samiczka jest supadut. Także bierzemy się za ujęcia i opis. A więc nabyłem sobie trochę tych pająków z gatunku Pampopteus petersi. Tu mam samca sup. Jeszcze nie jest gotowy. Jeszcze nawet nie ma haków na nogogłaszczkach, a powinien mieć i bulbusy, i haki. Także jeszcze musi mi raz przelinieć. Będzie miał do obskoczenia aż dwie samice. Tam już jest dorosła. Czeka na niego, na małego gówniarza. Zaraz ją pokażę, jak ona wygląda w całej okazałości. No więc tu mamy dorosłą samicę. W porównaniu do tej subformy jest sporo większa. Jak mógłbym nawet może się trochę zdenerwować, ale spróbuję zrobić pewną rzecz. Mówicie, jak wam pokazać tą wielkość, bo jest nerwowa. Oczywiście Pampopteusy też posiadają umiejętność stytulacji. Ta samica ma 7 dc w aktualnej chwili. Ta ma 6 gdzieś. Różnica jest spora. Samica jest naprawdę nerwowa. Chciałem tylko wam przypomnieć się na chwilę i zaraz jej dam spokój. Jak widać, straciła wzorek na karapaksie raz ze wzrostem. Także zrobię jej jeszcze kilka ujęć i tam jest spokój. Pampopteus petersi. Jest to duży gatunek ptasznika, gdzie samice dorastają do 9 cm dc, choć zdarzają się większe osobniki nawet powyżej 10. Gdy samica osiągnie te 9 cm dc, jest zdolna już do rozmnażania. Dorosłe samce natomiast mają między 6 a 8 dc. Barwienie dorosłych samic to głównie kolor brązowo-beżowy. Przyjmuje różne odcienie. Jedna moja samica ma właśnie taki brązowawy kolor, druga jest kompletnie prawie że czarna, z jaśniejszymi partiami ciała. Odnóża, jak i odwłok są pokryte czerwonawymi włoskami. Z publikacji Heinza i Josefa Petersa wynika pewna anegdota. Jest to publikacja pod tytułem Tarantulas of the World,
Kleinen Atlas der Vogelspinnen. Mianowicie historia jest taka, że w latach 90. gatunek ten był sprzedawany jako Megapobema velveta soma. Były straszne problemy z mnożeniem tego gatunku, ale nie ma co się dziwić, w końcu to są dwa odrębne gatunki. Ale pewnego dnia pan Peters podczas sprzedaży hurtowej Megapobemy, jego klient zauważył, że jeden z pająków jakoś dziwnie się różni i że to na pewno nie jest ten sam pająk. Więc ten postanowił zlecić badanie tego gatunku doktorowi Gunterowi Schmidtowi. A sam już od 2001 roku postanowił sprzedawać tego pająka jako Pampobeteus sp. Buckfire. W 2002 roku został opisany przez Schmidta jako Pampobeteus petersi, więc przy okazji mamy zaliczoną anegdotkę o tym, skąd wziął swoją nazwę. Jeżeli chodzi o występowanie pająka, występuje on w Ekwadorze, Peru oraz Boliwii, co sprawia, że znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego. Warunki są tam zróżnicowane, temperatury na ogół są wysokie, jednak cechują się wysokimi amplitudami dobowymi. Temperatury dzienne mogą się wahać od 25 stopni do nawet 35 stopni. Jednak należy pamiętać, że za dnia te pająki spędzają czas w swoich norkach, więc w tych norkach mogą mieć niższe temperatury. Temperatury nocne na obszarze występowania to od 14 do 24 stopni, lecz należy pamiętać, że występują też tam różne pory roku i jako, że jest to półkula południowa, pory roku są odwrócone w stosunku do naszych. Są to pająki, które wymagają zimowania, więc w okresie zimowym wystarczy im temperatura pokojowa. Nie wymagają kompletnie dodatkowego ogrzewania. Ostatnio na giełdzie słyszałem taką anegdotkę, że podobno samce po wyżej 26 stopni Celsjusza stają się bezpłodne. Jak macie jakieś konkretniejsze informacje na ten temat, dajcie znać w komentarzu. W miejscu występowania pająka występuje bardzo duża wilgotność powietrza od 60 do 80 stopni. Ma też to związek z tym, że występuje tam pora deszczowa, która przypada na okres od grudnia do lutego, a w obszarach górskich od listopada do kwietnia. Jeżeli chodzi o terrarium, optymalnym rozmiarem będzie 30x30x30 lub podobny. Jako podłoże dajemy torf lub włókno kokosowe. Młode osobniki trzymam w jakichś pojemnikach na sałatki lub podobnej wielkości z racji swoich rozmiarów, gdyż maluchy nawet są spore. Rozmnażanie tego gatunku nie będzie należało do łatwych z racji trudności w skompletowaniu dorosłej pary. Mi się udało dorwać dwie samice i jednego samca sów, więc będę próbował niedługo. Nie powinno to być wyzwaniem, gdyż rozmnażanie nie jest trudne. Samica po kilkudziesięciu dniach powinna dać mi kokon, a nimfy na pewno będą sporych rozmiarów. Zresztą cały rodzaj Pampobeteus należy do dużych pająków, który często cieszy różnymi barwami i to naprawdę pięknymi. Jad nie należy do mocnych, ale ukąszenie powinno być bolesne z racji tego, że ma naprawdę dużych rozmiarów pazury jadowe. Chociaż dla mnie największym bólem zawsze są włoski parzące, a u Pampobeteusów są naprawdę drażniące. Na szczęście pająk jest łatwy w utrzymaniu, słabo jadowity i naprawdę mogę powiedzieć, że jest to pancerny pająk, który nie przysporzy żadnych problemów nawet początkującemu, a będzie niezwykle imponujący. A więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o temat tego pięknego gatunku. Jak się podobało, dajcie lajka, suba, udostępnijcie innym. Może chcieliby zaczerpnąć takich informacji na temat tych pająków. No i dajcie znać, jak Wam się podoba właśnie ta formuła tych opisowych filmów, które teraz robię. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!